Hej, witajcie! Z tej strony Durwart. Witam Was w jednym z ostatnich materiałów z eventu świątecznego w World of Tanks na przełomie 2017 i 2018 roku. Tym razem bitewka na mapie Redshire w trybie spotkaniowym na niemieckim niszczycielu premium Skorpionie G. Bitwa nie będzie może jakaś super porywająca, biorąc pod uwagę losowanie na top 3, więc stajemy naprzeciw szóstkom oraz siódemkom. Tu chodzi przede wszystkim o wynik zarobionych kredytów. To wszystko zobaczycie tradycyjnie w screenach końcowych, a ja wykorzystam tą bitwę do pogadanki na temat bardzo fajnych bonusów, jakie Wargaming, przepraszam, dał nam przy okazji zdobienia naszych choinek i zbierania ozdób do kolekcji w zależności od nacji czy też grup pojazdów, jakie najbardziej nas interesują. Na moment nagrywania tego materiału do zebrania wszystkich kolekcji brakuje mi jeszcze bardzo dużo ozdób, chociażby w nacji sowieckiej, czyli tych radzieckich świąt. Jestem chyba w połowie kolekcji dopiero. Tak chciał los po prostu. A bonus do zarabiania wykorzystuję głównie na maszynach nacji niemieckiej, amerykańskiej oraz brytyjskiej. Na tych czołgach premium gra mi się najprzyjemniej. Oczywiście to wszystko kumuluję i podbijam jeszcze rezerwami na dodatkowy zarobek. A jaki wynik uda mi się osiągnąć, tak jak już mówiłem, zobaczycie na koniec tej bitewki. Sam oczywiście widziałem wyniki lepsze, nieco bardziej obfite, jeśli chodzi o zarobek, ale mi udało się osiągnąć też całkiem przyzwoity rezultat. Wszystko jednak w swoim czasie. Bitwa rozkręca nam się, pierwsze 2 minuty za nami, a na moim koncie 1386 zadanych uszkodzeń. Bardzo przepraszam wszystkich miłośników aktywnej gry i poruszania się po całej mapie. Tutaj tego niestety nie będzie. Jak widzicie, od początku tego pojedynku trzymam się jednego punktu, jednego krzaczka i to właśnie z tego miejsca zadaję uszkodzenia. Z tego miejsca raz jeszcze chciałbym pozdrowić jednego z widzów, Sertu Roka, który dość często jest gościem na jego streamach. Mowa oczywiście o panu Adepcie, któremu tą bitewką chcę udowodnić, że mimo wpadek, jakich świadkiem byłeś na wspomnianych streamach, Skorpionem też potrafię coś ugrać. I tak, powtórzę to raz jeszcze, to jest bitwa na szóstkach, ale szczęście ponoć sprzyja lepszym, bądź też, jak kto woli, głupi ma zawsze szczęście. Zobaczmy, T3485, pocisk zniosło, wychylał się on tam gdzieś za filarów, za tego zameczku. Pocisk musiało ponieść gdzieś właśnie w mur. No i zobaczmy raz jeszcze, T34, niezbyt uważny wyjazd i wraca on przedwcześnie do garażu. Swoją drogą bitwa jest dość intensywna, czołgi są niszczone jeden po drugim, jak to obecnie WOT nas przyzwyczaił. Teraz strzał w kometa 455 i dodatkowo jeszcze komet postawiony na gąstę, dzięki czemu uszkodzenia zadawane temu pojazdowi wpadają po części na moje konto. Komecik ucieka, a ja na cel obieram T29. Ten stoi jakoś strasznie dziwnie. Próba tutaj poszukania przez te zasłaniające krzaki jakiegoś przestrzału. Na ten nie decyduje się, bo pojawia się na horyzoncie Skorpion, którego udaje się postawić na gąsce. Teraz niestety zaczyna mi się gdzieś chować. Mam jednak cały czas na niego przestrzał. Kolejne trafienie z pożarem. Odesłany do garażu i 3,5 tysiąca uszkodzeń na moim koncie, 3 zniszczone pojazdy i to jeszcze nie koniec strzelania w moim wykonaniu. Wracając jeszcze może na moment do samych zarobków, mam nadzieję, że u Was kolekcje są już uzupełnione.
Przypomnę tylko, że za uzbieranie pełnej kolekcji ozdób jesteśmy w stanie odblokować specjalny świąteczny kamuflaż. Nie wiem, o której godzinie ten film będziecie oglądać, ale chcąc uniknąć kontrowersyjnych treści, nie powiem głośno, jak pewien kamuflaż nazywam. Nie wiem, czy to nie padło już kiedyś z moich ust podczas materiałów. Tak czy inaczej, tym razem oszczędzę wam tego. Sami wiecie, jak one wyglądają. Ja, mówiąc szczerze, nie mogę się doczekać Mausa przystrojonego niczym świąteczny prezent. Czy warto robić te wszystkie kolekcje? Dla kolekcjonerów jak najbardziej. Mi się to raczej nie uda. Może jeszcze z jedną kolekcję uzupełnię na czas nagrywania tego filmu. Udało mi się zrobić wszystkie poza jedną ozdobą ze świąt nowoczesnych. Brakuje mi jednej piąteczki. Zobaczymy. Może wielki zderzacz skorupek pozwoli mi tą kolekcję dokończyć. O reszcie, mówiąc szczerze, nawet nie marzę. Bitwa ma się ku końcowi. 157 damage'a zostało na placu boju, które zostało w tym momencie odparowane, a my przejdźmy do podsumowania. Tutaj raczej asa pancernego się nie spodziewałem. Walka z niższymi tierami pozwoliła jednak wzbogacić się o odznaczenie pierwszej klasy. Dokładam do tego duży kaliber oraz wsparcie. Jeśli chodzi o wynik na tle drużyny, to pod względem zadanych uszkodzeń ten rezultat się zdecydowanie wyróżnia. Dodam również, że 4 pojazdy, w tym jeden Jagdpanzer 4, który przetrwał do końca, nie oddał ani jednego celnego strzału. Expa naliczyło całkiem przyjemnie, jak na strzelanie na dalekie odległości, 1308 punktów. Jednak najistotniejszy jest ekran końcowy, który informuje nas, że z bonusem świątecznym oraz wspominaną w trakcie bitwy rezerwą osobistą mój skarbiec wzbogacił się o niemal ćwierć miliona kredytów. Tak, tak, to nie jest pomyłka. Takie wyniki są możliwe do osiągnięcia. Tak jak również wspominałem, sam widziałem już lepsze rezultaty. Zarobki rzędu niemal 300 tysięcy też przy dobrej bitewce potrafią nasze konto zasilić. Tradycyjnie jeszcze wspomnę tylko o celności. Na 17 oddanych strzałów 13 znajduje drogę do celu. 11 z tych strzałów to strzały z przebiciem z dystansu większego niż 300 metrów. Ponad 4000 punktów uszkodzeń. Asysta niespełna 800. To chyba głównie po gąskowaniu, bo nie przypominam sobie, żeby udało mi się jakiś czołg wyspotować, choć Skorpion G przy swoich naprawdę wyjątkowo dobrych parametrach, no i wyszkoloną załogą, ja tutaj mam załogę z Grilla 15, potrafi nawet momentami sam dla siebie świecić. Jeśli chodzi o bitewkę i podsumowanie, zbliżamy się do końca, zbliżamy się również do końca oferty świątecznej. W chwili publikacji tego materiału zostało około 7 dni do zakończenia jednego chyba z lepszych eventów. Jeśli chodzi o ocenę, pozostawiam sobie jeszcze pole do popisu w materiale końcowym. Mam nadzieję, że uda mi się go nagrać tuż po zakończeniu operacji świątecznych, a was już teraz w komentarzach proszę o opinię na temat tego świątecznego eventu. Czy wam się podobał, czy też nie? Jakie udało wam się zdobyć nagrody? No i czy w ogóle kupowaliście jakieś paczki ze sklepu premium? A ja żegnam się z wami, dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!